Hej, 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 z tej strony Ukulturalnieni. Dzisiaj przyglądniemy się polskiemu Facebookowi, czyli portalowi, który w ostatnim czasie, chciałem powiedzieć, zrobił furorę, ale to chyba byłaby przesada, ale na pewno zrobił medialne zamieszanie, niekoniecznie z pozytywnych względów, czyli Albikla, inicjatywa Tomasza Sakiewicza, między innymi, bo to oczywiście jest całe to środowisko Gazety Polskiej, które stoi za tym projektem. No i postanowiłem się tutaj zarejestrować i zobaczyć, z czym to się je, jak ten portal funkcjonuje, czy to jest typowa zżynka facebookowa, czy jednak są tu jakieś inne rzeczy. Widzimy tutaj, że to jest typowo facebookowe. Co się dzieje? Napiszę, sprawdzam Albiklę, czy Albiclę. Publiczny. No to jest tak typowo facebookowe. To jest właśnie śmieszne, że oni sobie wymyślili, że chcą być inni od tego Facebooka, że tam jest okropny regulamin, a regulamin z Facebooka skopiowali. No i całą skórkę, layout, to wszystko jest bardzo oczywiście podobne do portalu Zuckerberga. No i co jest na głównej stronie? Aktywne media. Gazeta Polska, zweryfikowana, super. Gazeta Polska codziennie, nie wiem czym to się różni. Kluby Gazety Polskiej, niezależna, Onet, polanddaily.com, nawet nie wiedziałem, że taka platforma, strona istnieje. Zobaczmy, co to jest. TV Republika w Realu, no i Onet o dziwo tutaj się znalazł, jedyny chyba nieprawicowy, a to za chwilę zaglądniemy portal. Co na głównej stronie? Kto zauważył, co dodaliśmy? Dołożyliśmy to, na co czekaliście, od teraz możecie odpowiadać na komentarze i dodawać do nich serca. Nieprawdopodobne, jak się rozwija Albikla. Odpowiadaj na komentarz. Mogę zobaczyć, kto. Daję serduszko. Co, nie mogę odebrać tego serduszka? No to tu musicie poprawić. A skomentować, jak to mogę? Aha, nie mogę. No dobrze. Dalej. Witamy Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie wierzę, że oni tu założyli profil. Też zaglądniemy do MON-u. A co? Nowa funkcjonalność 2 dni temu, czyli te komentarze. Jezus, jest już nas ponad 40 tysięcy. W naszej bazie znajduje się szczegóły na grafice. Aha. To 40 tysięcy czy 40 tysięcy 500? Czekajcie, aktywni użytkownicy, zarejestrowane konta. Dlaczego zarejestrowanych kont jest więcej aniżeli użytkowników? To chyba jakieś grupy, w sensie strony, które tutaj. Właśnie zaraz zobaczymy, kto tutaj jest na tej Albikli. O, Andrzej Duda nawet się pojawił. Więcej na niezależnie. Czyli tutaj ścisła współpraca z mediami propolskimi oczywiście. O, jak dużo tutaj lajków dostali. Pewnie to były jakieś ironiczne sytuacje, że tak to ujmę, bo no trolling na tej stronie oczywiście już się pojawiał. Nie wiem, czy tutaj konto ma na przykład Krzysztof Gonciarz, który został wyrzucony ze strony Wolni Słowianie, która też miała być odpowiedzią na Facebooka. Tamta strona w ogóle już, nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje. Chciałem się tam zarejestrować, ale rejestracja jest nieczynna od już dłuższego czasu, więc chyba ta inicjatywa jest naprawdę bardzo krótka. To zapewne nie jest Krzysztof Gonciarz, to pewnie ktoś zrobił specjalnie w celach trollingowych. Ale zobaczmy na przykład Poland Daily.com. Co to jest za strona?
Ostatni filmik 2 dni temu wrzucili. To jest takie idące na świat medium. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Polskie medium idące na świat. Wejdziemy sobie na stronę może pana Tomasza Sakiewicza. To jest chyba jego prywatny profil. Zaraz zobaczymy. Dodaj do znajomych stronę. No, powinno to być jakoś inaczej zapisane. Już się nie będę czepiał. Weather with Aleksandra Zrzycka. All over Poland snow. Welcome to Poland Daily Weather. Let's take a look at the forecast for tonight. Snowfall will appear on the south and over Olsztyn and Łódź. The lowest temperature we will see in Rzeszów, minus 4 degrees. Above zero only in Koszalin, there will notice... Przepraszam, wkręciłem się w angielski tej pani, oczywiście bardzo dobry. Snow is expected all over Poland, except Białystok and Koszalin. Ale kogo interesuje pogoda w Polsce, żeby... nie będę się czepiał. Ale ciekawy ten polanddaily.com, muszę wejść na tą stronę, ale to w innym wydaniu. Tutaj proszę, pan Adrian Stankowski. Oczywiście dodajmy sobie go do obserwujących. Do znajomych nie będziemy tak robić, bo to nie wypada. Według Guardiana wczoraj na demonstracji było 400 tysięcy ludzi. Aj, wyśmiewa pan Adrian Stankowski. To jest również redaktor Gazety Polskiej. No okej, nie będziemy wchodzić w politykę może, bo to nie jest czas i miejsce. O, pan Tomasz Terlikowski jest nawet. Zobaczymy. No i Onet. Onet również ostatniego newsa tutaj dodał 2 dni temu. Nie wiem, czy to... Tutaj dodamy do znajomych Onet. Zobaczymy, co się stanie. Chyba nic. Nie wiem, czy to na całej stronie tak jest, że od 2 dni nie można dodawać jakichś wiadomości, czy po prostu Onet doszedł do konkluzji, że nie będzie tutaj aktualizował, bo to nie ma większego sensu. No i chyba tak to wygląda. Sprawdzili, jak ta strona funkcjonuje i mają to gdzieś. No ale dobrze. Onet jest. Co możemy wpisać? Może jakieś rzeczy związane z kulturą? Muzeum Narodowe na przykład, nie wiem. Nie ma czegoś takiego. W ogóle narodowe, wpuśćmy po prostu narodowe. Co jest narodowe? Nic. Ministerstwo Obrony, Narodowe Odrodzenie Polski, Dumny Narodowiec. Jacyś muzycy może, nie wiem. Jakiś zespół. Obecnie, nie wiem, Dawid Podsiadł. No, nie. A jazz jak wpiszę na przykład, czy jazz? Albo Polskie Radio? Nie ma. Albo radio jakiekolwiek? Radio Maryja. Sztuka może? No to kultura. Cyberkultura. No to... Mogłem założyć profil ukulturalnienia Jan Frozenberg. Bo byśmy może tutaj zdobyli fame na polskim Facebooku. No, za wiele się tu nie dzieje, nie ma tu co robić. Można dawać serduszka, nie można ich odbierać. Nie wiem, jak się komentuje różne rzeczy. Wejdźmy może na Gazetę Polską, spróbujmy coś skomentować. No proszę. Skrót Albikli. Jak to skomentować? Jak tutaj nacisnę? Czy... Aha, no i to mi wyświetla tylko zdjęcie. Skomentujmy. O. Fantastycznie. Cieszę się, że w końcu Polska ma swojego fejsa. Brawo. No i poszło. Nie wiem za bardzo, co tu można robić, oprócz różnych takich pomniejszych grupek pewnie. W ogóle są tu jakieś grupy? Właśnie, czy to są grupy jakieś?
Też nie ma grup, czyli szczepionki, na przykład jak wpiszę. Anty. Coś anty. Nie ma grup, czyli tu się trudno zrzeszać i robić jakieś konspiracje. No szkoda. Jednak bardzo mało opcji tutaj jest. Bardzo mało profilów. Nie ma tu za bardzo co robić. Wątpię, że ta strona się jakoś szczególnie rozwinie. Aha, i to są wszystkie ustawienia, tak? Mogę ustawić tło, mogę ustawić zdjęcie i nic więcej. No to widzicie, jak wygląda Albikla. Sądzę, że ta strona, ten portal upadnie tak szybko, jak powstał. Czyli za parę ładnych dni. No może nie dni, tygodni. Nikt o tym nie będzie pamiętał. Oprócz garstki zapaleńców i czytelników polskich mediów narodowych. To wszystko w tym wydaniu Ukulturalnionych. Dzięki za wspólnie spędzony czas na portalu albikla.com, a nie .pl.